Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu nagranego przez Mela Gibsona, reżysera filmu Pasja. Który w tej chwili pracuje i prawdopodobnie już kończy zapowiadany bardzo długo i szeroko oczekiwany film Zmartwychwstanie, Pasja Chrystusa, Zmartwychwstanie dokładnie. Taki ma być jego tytuł. W tym filmie, który ostatnimi czasy Mel Gibson nagrał, a który został opublikowany na różnych tradycyjnych katolickich portalach i stronach i kanałach YouTube, na przykład u Taylora Marshalla czy LifeSite News, u John'ego Henry Westena. No jest dla jednych skandaliczny, oburzający, a dla innych jest wreszcie mówieniem wprost prawdy. Po prostu. Tam Gibson rzeczywiście nie przebiera w słowach, choć wydaje się, że bardzo waży to, co mówi, ale mówi wprost o kościele w ujęciu listów pasterskich arcybiskupa Vigano, który, i zresztą tam Mel Gibson cytuje słowa właśnie arcybiskupa Vigano, który jako pierwszy wydaje się w sposób tak konkretny, szczery, autentyczny i bardzo mocny określił dzisiejszy kościół jako kościół fałszywy, jako antykościół, który przykrywa, zaćmiewa niczym księżyc słońce, którym jest prawdziwy kościół katolicki. Ten list był opublikowany, myślę, że w tamtym roku, jeśli dobrze pamiętam, na pewno też będę go nagrywała w formie podcastu na naszym kanale, bo jest tego wart. Jest to właśnie bardzo mocna treść, która uderza przede wszystkim w hierarchię, niestety, w hierarchię Kościoła katolickiego i otwiera nam wiernym, nam świeckim, którzy jesteśmy totalnie pogrążeni w zamęcie, oczy na pewne trudne, bardzo trudne zagadnienia. I tutaj Gibson opiera się właśnie o cytat wypowiedzi takiej bardzo kluczowe, esencjonalny arcybiskupa Vigano. Zwraca też uwagę na prześladowanie kapłanów w Kościele katolickim i to nie z tego tytułu, że nie wiem, kradną wino mszalne czy dokonują ogromnych, strasznych przestępstw, ale dlatego, że po prostu są ortodoksyjni, że kochają ortodoksję, kochają Kościół katolicki, kochają świętą tradycję przez wielkie T, czyli nasz właśnie Kościół, naszą wiarę, przez wielkie W i są przez to prześladowani. Są z tego tytułu tak naprawdę męczennikami, jak to nazywa Gibson, białymi męczennikami. My ten film puszczamy ze względu na to, że jest on wspaniały, jeśli chodzi o treść, właśnie o tą prawdę, którą on niesie. Jesteśmy zachwyceni, że reżyser amerykański, hollywoodzki tak naprawdę, który zdobył szczyty w Hollywood, jest po naszej stronie i mówi to samo, co my osobiście jako twórcy tego kanału, twórcy filmu czujemy i także jako świeccy Kościoła katolickiego. Jesteśmy zachwyceni tą odwagą jego. Wydaje mi się, że powinien on zacząć generalnie działać także poza filmem. Gibson jest na tyle właśnie autentyczny i odważny, że mógłby robić jeszcze wiele, wiele innych rzeczy przydatnych Kościołowi, potrzebnych Kościołowi. On tutaj zdecydowanie popiera kapłanów właśnie prześladowanych w Kościele. Jest jemu z tego powodu przykro, co wyraża. Wyraża ten żal właśnie z powodu męczeństwa, dzisiejszego męczeństwa kapłanów, którzy są osamotnieni w tej walce o tradycję. Jest to naprawdę, myślę, piękny film. My go przetłumaczyliśmy na język polski, są napisy. Myślę, że jesteśmy jednym z pierwszych kanałów, które to czynią. Tak jak mówię, znaleźliśmy to na LifeSite News do tej pory i u Taylora Marshalla ten film, więc jest to taka, powiedzmy, bomba, bomba informacyjna i nowość, dlatego że, tak jak mówię, jest to osoba, która mocno zakorzeniła się w świecie Hollywood i z niego wychodzi i doskonale wie, co rządzi właśnie tym światem celebryckim, amerykańskim, jakie prawa, a jednocześnie jest to człowiek, który zdecydowanie sprzyja nam, myśli tak jak my, jest po naszej myśli, no i jest przede wszystkim tradycyjnym katolikiem, także zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego krótkiego filmu. Hi, there in Chicago, Mel here. Witaj, Chicago. Tutaj Mel. Głos wołający z pustyni w Malibu. Pragnę dołączyć swój głos poparcia i otuchy dla odbywającego się wiecu Koalicja dla Suspendowanych Księży. Trudno uwierzyć w to, co się teraz dzieje. Sam osobiście znam wielu księży, którzy zostali suspendowani i powody ich suspensji nie były takie, jak myślicie. Wcale nie chodziło o ucieczkę z miejsca zdarzenia.
Nie chodziło o defraudację funduszy kościelnych. Nie chodziło o kradzież wina maszalnego czy w końcu popełnienia innych ohydnych przestępstw. Nie, wcale nie. I kto ich prześladuje? Cóż, biskupi. Ich biskupi. Cóż, jest to grupa ludzi, którzy na ogół biernie siedzą i tolerują wszelkiego rodzaju niegodziwości. Ale jeśli jeden z ich kapłanów wypowiada coś, co kojarzy się im z ortodoksją katolicką, to bez zwłoki reagują. Upominają i zastraszają go. I robią wszystko, co w ich mocy, aby go odwołać. Usuwają go ze służby, tak aby zniknął. Bardzo mi przykro z tego powodu. Jest to poważna niesprawiedliwość. Jest to rodzaj białego męczeństwa. Nie jest to nic nowego. To naprawdę nie jest nic nowego. Jest to podsumowanie bardzo głębokiej choroby. Choroby, która dotyka Kościół. To nie stało się z dnia na dzień. Jeśli ktoś jest zaznajomiony z wypowiedziami arcybiskupa Vigano, to pamięta, jak mówił, że nasiona erozji Kościoła zostały zasadzone wraz z reformami Soboru Watykańskiego II. Ja się z tym zgadzam. Arcybiskup sugeruje nawet, żeby anulować cały Sobór Watykański II i wrócić do tego, co było przed Soborem. W końcu była to Rada Duszpasterska. Myślę, że nie było nic złego z tym, co było do Soboru. Nie trzeba było nic naprawiać. Radzono sobie całkiem nieźle. W każdym razie miałem swoją własną przeprawę z biskupami. Pamiętam, że kiedy reżyserowałem Pasję, pojechałem na konferencję biskupów USA. Pojechałem, aby uzyskać wsparcie dla filmu. Biskupi nie zdołali uciec przede mną, lecz większość z wyjątkiem kilku odwróciło się ode mnie i było to dość wymowne. Pokazało mi, kim oni byli. Dość niewyraźne towarzystwo. Nie wygląda na to, żeby coś się zmieniło. Pamiętam, że w latach 70. starzy księża, dobrzy księża, byli zastraszani i prześladowani przez swoich biskupów. Za to tylko, że chcieli wykonywać to, do czego zostali wyświęceni. Nie chcieli przyjąć nowej liturgii i reform Soboru Watykańskiego II. Msza trydencka nie została nigdy zakazana, aż po dziś dzień, ponieważ jest chroniona przez bullę quo primum. Oni jednak byli zastraszani. Zastraszani i umieszczani w przytułkach dla obłąkanych. To było dość smutne. I takie rzeczy dzieją się znowu. Jak mam odróżnić dobrych od złych? Używajmy metody po owocach i poznacie. Ktoś widzi po soborze jakieś dobre owoce? Jestem grzesznym facetem. Nie jestem mniej zepsuty niż inni. Ale znam różnicę między pasterzem a najemnikiem. Myślę, że większość tych biskupów to tylko banda najemników. Moje pytanie brzmi, kto ich zatrudnia? Nie sądzę, żeby był to Pan Jezus. Czy to papież Franciszek? A kto w takim razie zatrudnia Franciszka? Czy to Pachamama? Myślę, że trzeba spojrzeć na całą instytucję Kościoła. Zacytuję jeszcze raz arcybiskupa Vigano. Powiedział, istnieje równoległy, fałszywy Kościół, aby przesłonić ten prawdziwy. Arcybiskup Vigano sugeruje przejęcie lub krecią robotę wewnątrz Kościoła. Wygląda na to, że tak właśnie jest. Oczywiście wiemy, że bramy piekielnego nie przemogą. Zwycięstwo nie należy do nas, ale do Boga i rozkwitnie. Jeśli zachowamy je w naszych sercach, może rozkwitnąć w naszych sercach i zachować wiarę. I to właśnie się stanie to, do czego was zachęcam. Jest mi przykro z powodu waszego bólu i niesprawiedliwości. Na pewno wrzucę coś na tacę, aby okazać moje wsparcie. Boże, zachowaj nas i niech was Bóg błogosławi.